Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Tylko kilkanaście godzin dzieli nas od wielkiego wydarzenia, na które czeka cała Polska, ale i świat. Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII. Do Rzymu dotarli już nasi korespondenci. Łączymy się w tym momencie z ojcem Marcinem Krupą. Szczęść Boże, ojcze. Ojcze, jak mieszkańcy Wiecznego Miasta i przybyli z całego świata pielgrzymi przygotowują się do tego tak wielkiego święta? Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam z Rzymu. Rzym przygotowuje się do kanonizacji. Przygotowuje się cały Rzym od strony logistycznej, ale też od strony duchowej. Od strony logistycznej są dopinane, można powiedzieć, ostatnie śrubki. Wszystko z myślą o pielgrzymach, którzy tak licznie tutaj napływają. Widzimy bardzo dużo biało-czerwonych flag. One wprost się rzucają na każdym rogu, na każdej ulicy. I to jest bardzo miło, kiedy chodzimy gdzieś ulicami, kiedy rozmawiamy z tymi ludźmi, z naszymi właśnie rodakami, z pielgrzymami, którzy tak bardzo się cieszą. Bardzo się cieszą z tego faktu, że Jan Paweł II będzie kanonizowany, że będziemy mogli zanosić przez niego nasze modlitwy do naszego kochanego Ojca, który jest w niebie. Przygotowuje się ten Rzym od strony logistycznej, myślą o pielgrzymach, wiadomo, wszelkie różne telebimy, wszelkie próby dźwięku, wszelkie próby chóru, wszelkie próby różne liturgiczne są już za nami. Jeszcze ostatnie układanie pięknych kwiatów na placu Świętego Piotra. Także Rzym przygotowuje się od strony duchowej. Dziś od 21 będzie piękna biała noc modlitewna. W wielu kościołach w Rzymie, tutaj na Starym Mieście, będzie można skorzystać z sakramentu pokuty, będzie można się wyspowiadać. Wielu Polaków już zajmuje te piękne kościoły, znajduje się tam, modli się, pozdrawia. Wielu Polaków, wielu naszych rodaków prosiło, aby Państwa pozdrowić i zapewnić o modlitwie, za co bardzo, bardzo im wszystkim dziękujemy. Dla informacji dnia ojciec Marcin. Ojcu Marcinowi dziękujemy za relację z Watykanu. Bieganiem, pływaniem, jazdą na rowerze, tak miłośnicy sportu chcą uczcić kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II. Wiele osób drogę z Polski do Watykanu pokonało o własnych siłach. Jan Paweł II kochał sport. W młodości grał w Wadowicach w piłkę nożną, jeździł na łyżwach i nartach. Wędrował po górskich szlakach, uczestniczył w spływach kajakowych. W czasie swojego pontyfikatu na prywatnych audiencjach przyjął dziesiątki delegacji byłych i czynnych zawodników sportowych. W homiliach często podkreślał rolę sportu w społeczeństwie. Środowisko sportowe chce mu za to podziękować i uczcić jego kanonizację. Z tej okazji organizowane są specjalne biegi, sztafety pływackie czy imprezy kolarskie. Niektórzy od wielu dni są w drodze do Rzymu. Do Watykanu biegnie sztafeta biegaczy m.in. z Brodnicy, Bydgoszczy, Torunia, Polic i Nowego Miasta Lubawskiego. Rowerowym tandemem z Grodziska Wielkopolskiego jadą państwo Izabela i Paweł Lipscy. Również na dwóch kołach na kanonizację zmierzają 60-letni Jan Kostuch z Garcza oraz z Sopotu 54-letni Zbigniew Czajka i 40-letni Piotr Zabłudowski. Od końca stycznia do Watykanu idą pieszo Jolanta i Zbigniew Janczak z Miłosławia w Wielkopolsce. Do grona tych, którzy nietypowo dotarli na kanonizację, jest Piotr Kuryło, 40-letni maratończyk. Swój bieg rozpoczął 16 marca, codziennie pokonywał około 70 km, by dotrzeć do celu. Ja wiedziałem, że nasz papież jest święty od początku, więc jak gdyby to jest tylko takie oficjalne. Dla nas ludzi, dla Polaków tym bardziej zawsze Jan Paweł II był święty. W wielu polskich miastach organizowane są imprezy sportowe z okazji kanonizacji. Między innymi bielsko-biała pływacka sztafeta pod hasłem Płyniemy do Rzymu czy Bieg Papieski, który odbędzie się w Lubinie i Bytowie. Sportowo uczcić kanonizację można także za granicą. Grupa Dogonić Marzenia organizuje w Irlandii Bieg dla Papieża. Jan Paweł II był niestrudzonym pielgrzymem, przyjeżdżając do ojczyzny. W programie jego wizyt nie mogło zabraknąć Jasnej Góry. Papież wielokrotnie wspominał, że trzeba przyłożyć ucho do tego, by usłyszeć echo życia całego narodu w sercu jego matki i królowej. To tu zawierzył Matce Bożej Polskę, Kościół, Świat oraz swój pontyfikat. Na Jasnej Górze jest nasza korespondentka Anna Jaciubek.
Jasna Góra. Miejsce, które ojciec święty Jan Paweł II ukochał w szczególny sposób już jako Karol Wojtyła. Jako Jan Paweł II był tutaj wielokrotnie. To sanktuarium narodowe stało się również miejscem jego zawierzenia. Stawaliśmy na tym świętym miejscu. Przykładaliśmy niejako czujne pasterskie ucho, aby usłyszeć, jak bije serce Kościoła i serce ojczyzny w sercu matki. Jasna Góra jest przecież nie tylko miejscem pielgrzymek Polaków z Polski i całego świata. Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w sercu matki. Pozwólcie, że wszystko to tutaj zawierzę. Pozwólcie, że wszystko to tutaj zawierzę w nowy sposób. Jestem człowiekiem zawierzenia. Nauczyłem się tego tutaj. Amen. Jest z nami ojciec Zachariasz Jabłoński, profesor UKSW Kolbianum. Proszę ojca, w jaki sposób ojciec wspomina obecność Jana Pawła II tutaj na Jasnej Górze? Najpierw towarzyszyło nam niepokój w ostatniej chwili, czy władze ludowe pozwolą Ojcu Świętemu być w Polsce. Jak żeśmy się dowiedzieli, że jest, że będzie, to na pewno było pewne, że będzie na Jasnej Górze. I wiem, jak rozłożył szeroko ramiona i krzyczał wprost, jestem, jestem, jestem. Bo jak gdyby sam do końca nie był przekonany, że tutaj się znajdzie. I to było pierwsze spotkanie, no, naznaczone potem długą homilią, w której właśnie dokonał aktu zawierzenia. Powiedział, to jest nowy akt zawierzenia, w którym polecił Matce Bożej także narodom, których imion na razie nie wymieni, a to my wiemy, że chodziło wtedy o Związek Radziecki, o te komunistyczne kraje. I to, co najważniejsze, że powiedział, że jestem człowiekiem zawierzenia i tego zawierzenia nauczyłem się właśnie tutaj. I do tego zawierzenia będzie wracał w czasie szóstych pielgrzymek, ale nie było to na zasadzie powtarzania tego samego tekstu, tej samej modlitwy, ale zawsze wnosił jakiś nowy element, poszerzał tą troskę Jasnej Góry o narody świata, o Kościół w innych krajach i tak dalej. Proszę ojca, zawierzenie wszystkiego przez Ojca Świętego było bardzo znamienne, szczególnie właśnie w tym czasie. No, sięga korzeniami bardzo odległej, bo uczył się zawierzenia w Krakowie jeszcze jako student przy kościele w księży Salezjanów. Tam znajdował się taki krawiec bardzo wspaniałomyślny i on go uczył tego spojrzenia maryjnego o tym wymiarze, które kładzie nacisk nie tylko na to, żeby się Matce Bożej polecać i prosić, błagać, ale totus tuus zawiera w to dyspozycyjność, że ona chce być ten, kto zawierza, chce być do dyspozycji w budowaniu Kościoła, w budowaniu społeczeństwa w duchu chrześcijańskim. I oby ta nowa przestrzeń była tworzona właśnie w oparciu również o nauczanie Ojca Świętego, o nauczanie Ewangelii. Z Jasnej Góry Anna Jaciubek. I teraz to wszystko. Więcej informacji o godzinie 20. Polecam. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Julita Mirecka. W naszym programie czas na prognozę pogody. Zapraszam. Nadchodząca noc w Europie z temperaturą dodatnią, bliską 10 stopni. Jutrzejszy dzień przyniesie więcej słońca, szczególnie w rejonie Skandynawii, Rosji i Rumunii. Nad pozostałą częścią kontynentu sporo chmur z popołudniowymi opadami przelotnego deszczu i burzami. Temperatura maksymalna wzrośnie od 14 stopni Celsjusza w Londynie do 21 w Wiedniu. A w Polsce w nocy temperatura minimalna dość wyrównana, od 11 do 7 stopni na plusie. Jutro na wschodzie, południu, a także w centrum kraju dużo chmur z opadami deszczu, miejscami niewykluczone także burze. Przejaśnienia możliwe na zachodzie i południowym wschodzie.
Termometry w najcieplejszym okresie dnia wskażą od 12 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 20 stopni w centrum, do 23 w rejonie Dolnego Śląska. Wiatr umiarkowany z południa i południowego wschodu. Warszawskie barometry wskażą jutro około 1007 hektopaskali, a ciśnienie będzie się wahać. Kolejna prognoza pogody tuż po informacjach dnia o godzinie 20. Zapraszam.